sprzątanie po meczu rozpoczęliśmy praktycznie na następny dzień. No ono troszkę potrwa z tego względu, że tak jak wszyscy widzieli, no było wesoło i troszeczkę tej oprawy nietypowej na tym meczu miało miejsce. No ale tak jak mówię, rozpoczęliśmy to sprzątanie w poniedziałek z rana. Planujemy zakończyć gdzieś tam w dzień jutrzejszy. Do tego jeszcze takim nietypowym elementem, który się wydarzył po tym meczu, jest sprzątnięcie płyty murawy boiska. Z tego względu, że podczas tej fety, która miała miejsce po zakończeniu spotkania, no, zostały użyte tak zwane konfetti, co no, troszeczkę nam tutaj pracy dołoży przy tej murawie, no ale jesteśmy w trakcie i myślę, że w tym tygodniu powinniśmy to ogarnąć. Po raz chyba pierwszy w historii na murawę wbiegło kilka tysięcy osób. Proszę powiedzieć, jaki jest w tej chwili stan naszej murawy? No cóż, poza zniszczonymi siatkami to za bardzo się stan nie zmienił, także mamy w tej chwili trochę wolnego czasu. Po wykonaniu kilku zabiegów myślę, że boisko doprowadzimy do poprzedniego stanu. Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczy te tłumy biegnące na trawę, o którą pan codziennie dba? Takich, że wolałem po prostu wyjść za trybuny, pójść do szatni i spokojnie posiedzieć. A proszę powiedzieć, długo będzie trwały przygotowania, żeby ją doprowadzić do takiego stanu pierwotnego, przedmeczowego jeszcze? Za tydzień w tą sobotę, w niedzielę mamy jeszcze turniej Jagiellonia Cup, także tu przewinie się trochę młodzieży przez to boisko. Myślę, że obciążenie będzie podobne, 2 dni to będzie trwało, a od poniedziałku ruszamy z zabiegami, także piaskowanie, aeracja, dosiew trawy. Na kwalifikacje do Ligi Europejskiej myślę, że podobne boisko będzie jak na ostatni mecz. Murawa niedawno skończyła 10 lat. Jaki jest jej w tej chwili stan? No, stan murawy jest na tą chwilę bardzo dobry. Tutaj duża zasługa osób, które się zajmują tą murawą. Murawa w tej chwili spełnia wszelkie wymogi i jakby nie ma tutaj co do niej żadnych zastrzeżeń, co również pokazują opinie samych piłkarzy. Ostatnio pojawił się tam ranking. No jesteśmy na jakiejś tam dobrej pozycji, także wszystko pokazuje, że murawa jest w bardzo dobrej kondycji.